creativa. Todas las mujeres son hermosas, pero las más que me gustan son latinas. Ella no es lesbiana, pero a veces escondida a su amiga, su amiga, su amiga. Al ritmo de la música ella mueve la cadera, se me pone hiperactiva. Hace las cosas y no la pillan, ya, 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 ya. De todo tu día, de qué forma y de cómo yo escojo. Todas esas tú las volverías a hacer. Ella es mi alma gemela, los dos somos adictos. Witamy serdecznie wszystkich widzów i zapraszamy na... A dzisiejszy mecz, tutaj Dariusz Szpakowski, obok mnie na stanowisku dla komentatorów jest Jacek Laskowski. Rozgrywki Division Rivals są zawsze pełne niespodzianek. Ewidentnie kroi nam się wielkie widowisko. Jak to w meczu towarzyskim, nie spodziewamy się tu walki do upadłego, ale ładnej, miłej dla oka gry. Czy będzie prowadzenie? Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. I mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Ależ piękne wejście w mecz. Oby tak dalej. I mamy zmianę. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1-0. Strzela, czy to będzie wyrównanie? Piłka trafia w gracza z pola. Głęboka wrzutka z rzutu rożnego. Samuel Zigo. Mangani. Za szybko stracili. Patrick Bamford. Ma piłkę. Co teraz zrobi? To musi być gol! Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Aubameyang. Zostawił za sobą trochę boiska. Na piłkę, co z tego wyniknie? Nie będzie kontynuacji tego ataku. Piłka poza boiskiem. Grę wznowi nam za chwilę bramkarz. Walker. Gomez. Patrick Bamford. Fred, Foxes i przesunięcie gry ku bramce rywali. Gol! Kolejny do kolekcji, mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! No i mamy 2-0, ale jak to mówią, piłka wciąż w grze. Zdecydował się zejść do środka. Wilson. Zespół Foxes traci piłkę. Ciekawe, jak to rozwiąże. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Bramkarz nie miał większych problemów z tym strzałem. Giovanni Lo Celso. Wilson. Aubameyang. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. No nie wiem, czy sędzia miał rację, odgwizdując spalonego. Patrick Bamford. Ależ przeczytał to jak profesor. Consultez la rubrique emploi de notre site internet ou rapprochez-vous d'un agent de stade pour connaître la marche à suivre. Merci. Aubameyang. Mierzone podanie od Aubameyanga. Będzie bramka!
Wilson. Dobre, ofensywne wyjście. To mógł być gol, ale wspaniale zachował się teraz bramkarz. To była naprawdę dobra okazja w sytuacji sam na sam, więc tym większe brawa dla broniącego. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Patrick Bamford. No, piłkę odebrał i stracił. Fred. Powstrzymał atak rywala na własnej połowie. Piłka poza boiskiem. Będziemy mieli aut bramkowy. Brawo, ładnie odebrał. Ależ go wypatrzył. Wilson. No, wyręczył teraz bramkarza. Wilson. Gol! Tak jest! Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Tak, tu był spalony. Sędzia podnosi chorągiewkę. Bramka więc nie zostanie uznana. Zbliża się do pola karnego. To może być bramka kontaktowa? Ale świetnie się znalazł w tej sytuacji. Zachował zimną krew. Dokładne, prostopadłe podanie. Fred. Wymarzona okazja. Gol! Już trzeci w tym meczu. Piękny hat-trick, który nie wziął się z niczego. Wciąż szuka okazji. Może strzeli tu coś jeszcze. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. No i dobry zwrot, zostawił obrońcę. Wilson. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Zespół Foxes notuje stratę. No, z tego miejsca można strzelać. Ma miejsce, by dośrodkować. Zmienił kierunek biegu i wszedł w pole karne. Wybija piłkę w groźnej sytuacji. Jest szansa! Gol! To jest właśnie to! To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Sędzia kończy pierwszą połowę. 3-1. Coś się dzisiaj dzieje z Aubameyangiem. Zacięło się coś. Ciężko wytłumaczyć, w jaki sposób tak utalentowany zawodnik może tak zawodzić. Wyświetlana właśnie przez realizatora mapa jego kontaktów z piłką pokazuje wyraźnie, jak kiepsko dzisiaj gra. Od zawodnika ofensywnego tej klasy. Zaczynamy drugą połowę. Udany pressing, mają piłkę. Świetne podanie, czy to wykorzystają? Bramkarz sięgnął piłkę, brawa za tę interwencję. Ten strzał mógł zaskoczyć. To prawda, golkiper był gdzie być powinien i zrobił to, co do niego należało. Pewna obrona.
Prostopadle za linię obrony. Ach, ależ było blisko. Huknął potężnie. Może gdyby trochę lepiej przymierzył. Dobry pressing, odebrał piłkę. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Zespół Foxes traci piłkę. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Wyszli dobrze z kontrą, ale zabrakło koncentracji. Dobre podanie minęło linię obrony. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. Bramkarz spokojnie teraz to bez problemu złapie, ale jeszcze przed chwilą było niebezpiecznie. Tak jest, brawa za czujność. Dają dziś prawdziwy koncert. Nie spodziewałem się aż tak huraganowych ataków. To był ważny odbiór. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Przed nami końcowe 30 minut. No i kolejne jego dobre podanie. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Za wcześnie ruszył do podania. Spalony. Aubameyang. Pięknie go dostrzegł. No brawo, ładne, prostopadłe podanie. No brawa dla bramkarza. Wygrał ten pojedynek, chociaż strzelec zmarnował świetną okazję. Kiedy trafia się okazja sam na sam, golkiper powinien być bez szans. Jest okazja do dośrodkowania. To musi być bramka! Aubameyang. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Niezła okazja do kontry. Nic nie wyszło z tego kontrataku. Pierre-Emerick Aubameyang. Piłka idealnie za plecy obrońców. Będzie bramka! Gol! Zdobywają bramkę kontaktową. Niesamowita historia. Jeszcze niedawno wyglądali tu na chłopców do bicia, a teraz proszę, odgryzają się i to skutecznie. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Będziemy mieli rzut z autu. Pierre-Emerick Aubameyang. No, rzeczywiście, kiepskie podanie. Przeciwnik nie musiał się trudzić, by przejąć piłkę. Patrick Bamford. Za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego. Sędzia. Przywołał gracza do siebie, no i go upomniał. Teraz musi mieć się na baczności. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Dobre prostopadłe podanie. O tym strzale raczej będzie wolał zapomnieć. Główkował, ale spudłował. Tak, źle podszedł pod piłkę. Uderzył głową bardzo niecelnie. Zupełnie zmarnował okazję. Giovanni Lo Celso. Tak powinna wyglądać ta gra. Gra się podaniami, a oni dziś nieźle podają. Wilson! Pewna interwencja bramkarza wyjaśnia sytuację.
Aubameyang. Będą szukać teraz okazji do kontry. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Nieco głębiej pokazuje się do gry. Co teraz wymyśli? Ale wspaniała akcja, co z niej wyniknie? Uniesiona chorągiewka, spalony. Ostatnie 9 minut meczu przed nami. Patrick Bamford. Wilson. Pierre-Emerick Aubameyang. No nie wierzę, gol! Zafundowali nam teraz emocje, strzelając bramkę w takim momencie. Wydawało się, że już po wszystkim, że więcej szans nie będzie, ale stworzyli jeszcze jedną i ją wykorzystali. Giovanni Lo Celso. Fred. Dean z piłką. I piłkę ma Lo Celso. Gareth Bale. Lo Celso przy piłce. Fred. Do końca spotkania naprawdę niewiele czasu. To może być ostatnia szansa na zwycięską bramkę. Ma sporo wolnej przestrzeni na skrzydle. Nieprzemyślane to podanie. Prosto do rywala. Piłka oddana za bezcen. Ma miejsce, by dośrodkować. Ależ podanie jest okazja. Obrońca wyjaśnia sytuację. Chwila oddechu. No cóż, wybił, ale wprost pod nogi rywal. Koniec spotkania. Żadna z drużyn nie